W nowym numerze Gościa Niedzielnego zaciekawił mnie tekst Szymona Babuchowskiego o tym, czy artyście więcej wolno. Na pewno mu wolno szukać nowych dróg, ścieżek, eksperymentować w dziedzinie sztuki, ale nie wolno mu jakoś inaczej żyć niemoralnie. Pisze o tym Szymon, który niedawno wydał książkę Rozmowę z Natalią Niemen i ona właściwie w tej książce, w czasie tych długich rozmów, które razem przeprowadzali, mówiła o tym, że wielu ludzi uważało jej ojca za Boga, bo dzisiaj ludzie poszukują nie Pana Boga, bardzo często w jakichś takich innych bożków zastępczych chcą mieć i traktują artystów jako swoich nie tylko idoli, ale właśnie takich bogów, a przecież człowiek nie może być Bogiem, nie może narzucać własnych norm moralnych, tylko podporządkowywać się musi dekalogowi, tak samo wielcy artyści. I tutaj Szymon przypomina wielkich artystów, takich jak na przykład Caravaggio, który prowadził bardzo awanturniczy tryb życia, a potem na swoich obrazach malował Chrystusa zdejmowanego z krzyża, świętego Mateusza powoływanego i innych świętych, Madonnę pielgrzymów na przykład. Drugim tekstem, na który warto zwrócić uwagę, jest na pewno rozmowa dwóch panów, Legutków można powiedzieć, bo Piotr Legutko rozmawia z profesorem Ryszardem Legutką o tym, właściwie co się dzieje w obronie chrześcijan na świecie. Czy są jakieś działania oprócz modlitwy, bo jak wiadomo, rocznie ginie 100 tysięcy chrześcijan za wiarę, tylko dlatego, że przyznają się, że wierzą. No i jeszcze bardzo ciekawy tekst Agaty Puścikowskiej, która wymienia wszelkie inicjatywy, jakie są tworzone w Polsce na rzecz kobiet potrzebujących pomocy, tak zwanych kobiet z trudnymi ciążami. Tej pomocy jest bardzo wiele, ale niestety nie jesteśmy doinformowani i te informacje można znaleźć w tekście Agaty Puścikowskiej. Zapraszam Państwa do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.